Stawiam dolary przeciwko orzechom, że niektórzy z Was, gdy tylko zauważyli tytuł, stwierdzili, a nie, znowu. Ja wiem, jesteście trochę znudzeni monotematycznością, ale ten materiał musiał powstać, ponieważ zostałem niejako wywołany do tablicy. A że, ponieważ iż wyświetlenia świadczą, jakoby te materiały dalej się wam podobały, to nie przedłużając, jedziemy z dochodem podstawowym. Oraz tym, dlaczego uważam, że materiał szymcia jest jedną wielką manipulacją. Okej, okay, to na początku, moi drodzy, dosyć dużo mówię thumbnail, ponieważ na thumbnailu mamy uśmiechniętą, a wręcz wyszczerzoną mordkę Jasia Kapeli, gościa, który nie w programie, tylko na kanale na YouTubie u Stanowskiego zrobił z siebie, no można powiedzieć, że totalnego kretyna, ale w sumie taki był jego cel zaistnieć. I ten gościu właśnie jest takim frontmanem, z tekstem Kasa za nic. To widzimy na thumbnailu, i to niejako już jest jasną, prostą manifestacją przekazu całego odcinka. Według mojej opinii, ten thumbnail to jest tak na wypadek, gdyby taki typowy kuts korwinista, zbyt głupi, aby pojąć, co tam szymcio mówi, wszedł na jego kanał, to jedyne, co ma wyciągnąć z materiału, to jest właśnie, że dochód podstawowy to kasa za nic. I jeśli mówisz dochód podstawowy, od razu Jaś kapela największy oszołom. No nie moi drodzy, tak się składa, że ludzie, którzy właśnie optują za dochodem podstawowym, to nie są goście o aparycji oraz inteligencji Jana Kapeli, tylko to są znacznie bardziej inteligentniejsi ludzie, którzy są wykształceni i którzy posiadają konkretną wiedzę. Ale człowiek czerpiący wiedzę tylko i wyłącznie z materiału szymcia Albo człowiek, który nawet go nie zrozumiał, tylko po prostu przeglądnął i zauważył, że na miniaturce jest, że dochód podstawowy to jest po prostu kasa za nic i chcą go oszołomy, tylko tyle z tego wyciągną. To jest, moi drodzy, manipulacja za pomocą uproszczenia. I od razu wam powiem, jako ciekawostkę, wiecie, jakie gazety takie triki stosują? Brukowce i magazyny plotkarskie. Jeszcze nie włączyliśmy nawet materiału, a szymcio już osiągnął poziom brukowca. To jest nowy rekord. Nie trudno zauważyć, że współczesna gospodarka w coraz większym stopniu się automatyzuje. Powszechnie uważa się, że nie sposób nie zgodzić się, iż. Takie teksty to jest manipulacja mająca na celu ucieczkę od odpowiedzialności uzasadnienia tezy. Jak tylko zapytasz rozmówcę, ale skąd ma te dane? Na jakiej podstawie twierdzi, że powszechna jest automatyzacja? Od razu zaczyna się miotanie. No wiesz, no jak tak, pop patrzeć, jak tak pooglądać, no to można wysnuć tezę, albo no przecież to widać. <laughs> no nie, moi drodzy, jeśli ja prowadzę sobie taki luźny materiał na zasadzie luźności, to okej, okay, spoko, mogę sobie takich rzeczy pociskać, ale gdy Szymcio otworzy wielce profesjonalną dysputę na temat rzeczy dotyczących socjologii, dotyczących polityki, no to przepraszam, Przepraszam bardzo, ale tutaj już wypada posadzić jakieś dane na stół. Zwłaszcza, że mimo iż jestem technokratą, to zauważam, że nie ma tego postępu za wszelką cenę. Nie ma rozwoju technologicznego cały czas. Postęp technologiczny występuje tylko i wyłącznie w niektórych dziedzinach naszego życia, przykładowo w smartfonach, w jakichkolwiek elementach. Czysto rozrywkowych, a nie ma go natomiast stosownie rozwiniętego tam, gdzie być powinien, a gdzie się nie pojawia. Dlaczego? Ponieważ to nie jest zgodne z duchem kapitalizmu, ponieważ taki postęp technologiczny to by się nie za bardzo opłacił niektórym korporacjom, więc tam nie idą. Są jednak i tacy, którzy twierdzą, iż zjawisko to może doprowadzić do likwidacji zawodów piastowanych dziś przez miliony ludzi, którzy mogą nie być w stanie szybko się przekwalifikować. Cja, to jest problem, który już dawno temu zdążył zauważyć Karol Marks, jednakże kucowskie guru dalej tego nie widzą. Myślę, że za bardzo nie ma sensu się produkować, ale tylko powiem, że zarówno ze strony liberalnych kuców platformianych oraz ze strony kuców konserwatywnych korwinistów, Cały czas słychać: weź kredyt, zmień pracę i wszystko będzie spoko, jak masz problem, to się przekwalifikuj na kredycie i potem będzie spoko. No niestety, drogie kuce, tak świat nie działa, ponieważ świat ten realny, a nie ten wydumany, korwinistyczno-liberalny, opiera się nie o pieniądz, tylko o czas. My swój własny czas na przykład przerabiamy na pieniądze. Zamiast siedzieć w domu, zamiast cokolwiek robić innego, my poświęcamy swój czas Januszowi Prywaciarzowi, i on za to właśnie. Wypłaca nam ekwiwalent. Często oszukany, okłamany, nieważne. W każdym razie takiego 40-letniego spawacza nie stać, aby przekwalifikować się na, dajmy na to, informatyka. To nie tylko w kwestii pieniędzy. Właśnie bardziej głównym narzędziem jest tutaj czas, ponieważ zanim on skończy się kwalifikować, minie 6 lat. On będzie 46-letnim informatykiem z zerowym doświadczeniem. On nie znajdzie żadnej pracy. I z tego powodu Przekwalifikowanie się nie działa. Jako rozwiązanie tych problemów wskazuje się często bezwarunkowy dochód podstawowy który jednak ma także zdecydowanych krytyków. Co my tu mamy na wstępie, ależ następną manipulację? Jest to prosty, łatwy i przyjemny trik, który tylko i wyłącznie dzięki jednemu przymiotnikowi od razu sprawia, że rozmówca, a właściwie biorca twojego monologu, odnosi wrażenie, iż krytykanci są lepsi. Zawsze, gdy coś takiego poruszam, uwielbiam wręcz rzucać to zdanie: Dzielni rycerze walczyli z barbarzyńcami. 99,999% ,99 z was po usłyszeniu takiego zdania od razu optuje za rycerzami. Dlaczego? Dlatego, bo są dzielni, bo są poważni, bo to w końcu rycerze, kodeks rycerski, takie sprawy. To zdanie jest prawie że otwierającym niemiecką relację z bitwy pod Grunwaldem. Oczywiście na pewno się domyślacie, kto był według nich tymi rycerzami, a kto barbarzyńcami. Opis doprowadzający do bitwy całkowicie pomija takie nieistotne szczegóły, jak fałszowanie przez krzyżaków dokumentów, najeżdżanie, palenie, grawienie i cimci rimcim cim, 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 wiosek polskich, a tam takie rzeczy, które dzielni rycerze robią. Tutaj podobnie. Nie wiemy, co to za goście, nie wiemy, jacy są ci krytykanci, nie wiemy, jaka relacja pomiędzy nimi jest a dochodem podstawowym. Wiemy tylko, że są zdecydowani, co od razu jednym prostym trikiem czyni ich o wiele bardziej poważniejszymi od tej pierwszej strony. Pojawiły się obawy, jakoby maszyna parowa miała zastąpić człowieka w wielu zawodach, doprowadzając tym samym do masowego wzrostu bezrobocia. Tak, nastąpiła typowa ekscytacja osiągnięciem, ponieważ ludzie w każdej właściwie epoce wychodzą z założenia, że oni żyją praktycznie u kresu czasów. Oni żyją w najlepszej możliwej erze ludzkości. No nie, niestety moi drodzy, albo stety tak wygląda linia czasu, iż jest ona nieskończona. Zatem ludzie nie żyją w najlepszej możliwej erze technologicznej, ponieważ zaraz po niej następuje kolejna. Ale jak zwykle nastąpiła ekscytacja, nastąpiła radość, że wreszcie można będzie się zająć czym innym. Szczerze mówiąc, to się nie dziwię, ponieważ moi drodzy w XIX wieku warunki pracy praktycznie nie istniały. Te wszystkie rzeczy jak bezpieczeństwo i higiena pracy, sanepid oraz normy pracownicze, granty pracownicze, pomoc socjalna w tamtym czasie były w ogóle jakimś totalnym odlotem. Mimo tego, iż kuce ze Sławusiem Mędzynem na czele zachwalają, że wtedy to było jednak dobrze i fajnie, ale tak nie było. Ludzie umierali praktycznie codziennie, mało tego, prywaciarz mógł zrobić dosłownie wszystko, łącznie z tym, że stwierdził, iż naraz nie wypłaci ci pensji, dlatego bo nie, bo on twierdzi, że ty tam nie pracowałeś. Bądź też, często gęsto, nawet za zgodą prywaciarza Janusza, brygadziści zabierali część wypłaty pracownikom, traktując to jako prowizję. Chciałeś robić burdę? <laughs> inni pracownicy sami by cię wywalili, dlatego, ponieważ oni chcą zarobić. No ty nie dostałeś pieniędzy, ale może oni tak. To był kapitalizm XIX wieku. Praca dzieci Praca dorosłych za wszelką możliwą cenę, życie jak szczur w kanale i naraz niczym z gwiazd leci tekst Słuchajcie, dzięki maszynie parowej w przyszłości nie będziecie musieli pracować. Like Dziękuję world, Ci Panie Boże, kurwa jest w pytę. Które z kolei przekładałoby się na narastające niepokoje społeczne. Do tego stopnia, że robotnicy nieraz buntowali się przeciw ich wprowadzaniu, nawet je niszcząc. E, nie, to nie dlatego były niszczone, tylko były niszczone na początku. Dokładnie z tego samego powodu, z którego dzisiaj Konfederaci tworzą jakieś niestworzone historie o chipowaniu, o spiskach, masonerii itd. itd. Pośród robotników powstała banda foliarzy wymuszająca na nich niszczenie maszyn, wmawiająca im niestworzone rzeczy na zasadzie takiej, że w ogóle zostaną wywaleni z roboty, że nie będzie pieniędzy, że będą siedzieć i umierać z głodu na ulicy. Jeszcze bardziej hardkorowe odłamy wmawiały pracownikom, że te maszyny to działają na moce demoniczne szatana. Właśnie takie browny i mędzeny krążyły pośród robotników, aż w końcu typowe John oni zauważył, że jemu pracuje się lżej. Temat ten poruszał m.in. szwajcarski ekonomista Jean de Sismondi. Wierzył on jednak w możliwość zreformowania lub przygotowania systemu kapitalistycznego do takiego szoku i właśnie dlatego już u progu XIX wieku postulował rozwiązania takie jak rozbudowane programy socjalne, mające zapewnić masom dostęp do jedzenia, leków, usług publicznych, a nawet pieniędzy. Tutaj teoretycznie nie ma się do czego doczepić oprócz tej jednej małej rzeczy na koniec, a nawet pieniędzy! Szymcio to tak mówi właśnie z niedowierzaniem, jak można w ogóle, no dobra, no te pomoc socjalna jeszcze spoko, ale jak mógł w ogóle powiedzieć przecież wolny rynek paróweczki? No nie Szymciu, no nie Kuce, tak się składa, że świat się zmienia. Ludzie zauważają, że priorytetem nie jest wymyślona wartość posiadania, czyli pieniądz, tylko priorytetem jest co innego. Tymczasem, i tutaj muszę to przypomnieć, kapitalizm za największą możliwą wartość, jaka kiedykolwiek istnieje, uważa niewiedzę, nie umiejętności, nie ludzi, pieniądz. I dlatego właśnie urojonego dobra są gotowi poświęcić wszystko i wszystkich. To widzimy na co dzień w Januszeksach, w komentarzach kuców, w wypowiedziach Mendzena, w wypowiedziach typowych prywaciarzy Januszy, którzy jęczą, że ale jak to zamykać, przecież jaki wirus, przecież oni chcą robić pieniądze. Przy czym tak naprawdę to nie oni robią pieniądze, tylko ich pracownicy, oni sami pracą się nigdy w życiu nie skalali. Jak się jednak miało wkrótce okazać, te konkretne obawy nie ziściły się. Rewolucja przemysłowa owszem w znacznym stopniu zniszczyła niektóre zawody, tak jak choćby woźniców, garbarzy czy kowali. Ich prace zaczęły zastępować maszyny, jednakże do ich obsługi nadal potrzebni byli ludzie. Po raz kolejny tak, dlatego ponieważ maszyna parowa jest w stanie ci wykonać konkretną powtarzalność. Idealnym przykładem jest lokomotywa. Wrzucasz węgiel i dzięki temu koła się kręcą, ponieważ machina obraca w kółko, w kółko, w kółko wrzucasz wąngiel w ungiel, młot ubija dlatego ponieważ machina kręci młotem i może tylko ubijać 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 nie zrozumcie mnie źle to już jest jakiś postęp ponieważ nie musimy cały czas dbać o to żeby jakaś praca była wykonywana równomiernie my mamy w postaci silnika parowego tę pracę wykonywaną jednakże to nie daje odpowiedzi na wykonywanie pracy całkowicie Praca jest cykliczną czynnością pełną niespodziewanych wyników, czyli innymi słowy, nie możemy wykonać na samej cykliczności danej roboty. Możemy ją wykonać tylko i wyłącznie dzięki systemowi, który będzie analizował aktualne wydarzenia i na tej podstawie wyciągał wnioski. Innymi słowy, potrzeba nam symultanki, i taką właśnie dostarcza elektronika. Zawody wymagające umiejętności programowania czy analizowania ogromnych baz danych są po prostu trudne do nauczenia się i potrzebują pracownika, który już na wstępie wykaże się pewnymi predyspozycjami i tu pojawia się problem. Bowiem o ile nie było większych przeszkód do przeszkolenia woźnicy czy kowala na osoby obsługującą maszynę w fabryce lub o tyle podobne przeszkolenie, dajmy na to kasiera czy kierowcy zawodowego, na kodera może się okazać bardzo trudne albo nawet niemożliwe. Jakże mile jestem zaskoczony, że to zostało wspomniane! Szczerze, spodziewałem się bardziej, że Szymcio będzie uciekał w takie, no, zawsze może się przekwalifikować. Jest milion kursów. Wow, po prostu wow! Szkoda tylko, że jeszcze nie wspomniał, iż przekwalifikowanie się często gęsto nie jest możliwe z powodu lokalizacji, z powodu środków finansowych, z powodów stanów. Posiadania z powodów stanów rodzinnych, itd., itd., ale cóż, wszystkiego mieć nie można. I właśnie w tym miejscu pojawia się idea bezwarunkowego dochodu podstawowego, a więc regularnego przychodu, jaki otrzymuje obywatel kraju, niezależnie od swojego statusu zatrudnienia czy sytuacji materialnej. Niby tak, ale nie do końca. Ogólnie idea dochodu podstawowego wynika z bardzo prostego pojęcia na podstawie właśnie lokalizacji. Między innymi, dajmy na to, że jest sobie sklepikarz. Sklepikarz w Znaniu, zarabia znacznie więcej niż jakaś tam Więcławska w małej wsi na Podlasiu. Jednakże jest w stanie kupić znacznie mniejszy wachlarz towaru ze względu na ceny, jakie w mieście panują. Z tego powodu już w XX wieku w USA powstał taki pomysł korekty wartości. Tylko, że wtedy panowała paranoja Red Menace i gościa, który to stworzył nawet nie znamy z imienia i nazwiska, ponieważ bardzo szybko został zwinięty. Jedyne co wiemy, to to, że uczęszczał na New York's University, a to też nie za wiele. Zdaniem osób proponujących to rozwiązanie, moglibyśmy za jego pomocą rozwiązać nie tylko problemy generowane przez rewolucję cyfrową, ale także pomóc zachęcać osoby do samokształcenia czy wyciągać ludzi z marginesu społecznego. Oto mamy następny zabieg retoryczny pokazujący, iż Szymcio się od tego zdania akurat dystansuje. Zdaniem osób proponujących to rozwiązanie. Nie moim, nie naszym, nie waszym, nie wspólnym, tychże jakichś tam bliżej nieokreślonych osób. I z jednej strony to nie jest jakaś tam manipulacja, ale z drugiej strony jasno daje widzowi do zrozumienia, co po pierwsze sądzi autor, a po drugie, co widz ma uważać. Zacznijmy jednak od sprawy najważniejszej, a więc zagrożenia masowym bezrobociem, którego nie będziemy w stanie zredukować. Ale dlaczego bezrobocie jest zagrożeniem? Bezrobocie jest zagrożeniem tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach. Albo jeśli jesteśmy socjalistami, którzy wierzą w kult pracy, wierzą w kolektywizm, wierzą w tą wartość, kreowania rzeczywistości poprzez pracę, Albo jeśli jesteśmy korwinistami wierzącymi, że wolny rynek, paróweczki i bezrobocie z miejsca złe. Dlaczego? Dlatego, ponieważ to jest niewykorzystany potencjał. Ten gościu zamiast siedzieć sobie, oglądać telewizję, czytać książkę, poświęcać się swojemu własnemu hobby, poświęcać się samorozwojowi, powinien zapierniczać w fabryce, powinien zapierniczać w kamieniołomie, kopalni, gdziekolwiek i generować zyski dla prywaciarza. I Anusza. W każdym innym rozdaniu nie. Idealny przykład to technokracja, gdzie ludzie twierdzą, że najważniejsza jest technologia, najważniejszy jest rozwój. Wobec tego, po co mieć bandę statystów, która nie potrafi nic, która nie nadaje się do niczego, która nie posiada odpowiednich umiejętności i tylko tamuje rozwój? O wiele lepiej jest ich gdzieś zdeponować, żeby sobie tam żyli, samorozwijali się, tworzyli kulturę, rozrywkę takie różne rzeczy, na które normalnie naukowcy i ludzie zajmujący się technologią, Technologią nie mają czasu, a które niejako stanowią istotę istnienia ludzkości, niech sobie tam siedzą, zajmują się swoimi sprawami. W tym przypadku dochód podstawowy gwarantowałby tym ludziom nie tylko środki niezbędne do przeżycia, ale również szanse na odbycie często kosztownych kursów i szkoleń niezbędnych do odnalezienia się w jakiejś innej sferze zawodowej. Okej, okay, ale po raz kolejny. Po co? To znaczy, jeśli ktoś całe życie czuje, że powinien być, dajmy na to, introligatorem, a dajmy na to, jest właśnie kierowcą taksówki, okej, okay, rozumiem. Za pomocą dochodu podstawowego realizuje swoje zaangażowanie, realizuje swoje marzenia, hobby, ale dlaczego za wszelką cenę miałby dołączyć do tego wyścigu szczurów, z którego przed chwilą uciekł? Przykładowo, mi oferowano już wielokrotnie kurs na zarządzanie. Nie poszedłem z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest tylko papierek. Po drugie, od razu zostanę przerzucony na stanowisko zarządzania, gdzie dużo rzeczy będzie na moich barkach, gdzie każdy będzie próbował mnie wygryźć, gdzie pracownicy najprawdopodobniej by mnie znienawidzili, a to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że będę zarabiał o ileś set złotych więcej. Nie wspominając już o tym, że nawet nie miałbym czasu dla was nagrywać tak dosłownie fizycznie, ponieważ prawdopodobnie nie miałbym nawet czasu dla swojej rodziny. Po co? Po cholerę, dlaczego? Ponownie, wyścig szczurów ma tylko i wyłącznie sens, jeśli jesteś całkowitym socjalistą i czcisz pracę na kolanach, bądź jesteś całkowitym korwinistą i czcisz wielkich prywaciarzy Januszy na kolanach, twierdząc, że wszyscy powinni im się oddać w opiekę, ponieważ oni wiedzą najlepiej, co z pieniędzmi, które zarobisz swoim zdrowiem, swoim życiem własnym, zrobić. Dodatkowym argumentem za wdrożeniem tego rozwiązania są także Rozwarstwienia społeczne istniejące już dziś. Niektóre części nowoczesnych społeczeństw odczuwają problemy takie jak dostępność wyłącznie niskopłatnych zawodów w danym regionie, tworzenie się get, czy choćby brak dostępu do kosztownych terapii medycznych. Oczywiście to też jest problemem, ale głównie ludzie zazwyczaj chcą doprowadzić do tego momentu, w którym ci wszyscy bogaci będą na tym samym poziomie, na którym oni. Dlaczego? Tłumaczenie kucowskie jest takie, że oni wręcz ich nienawidzą, że oni najchętniej to by ich zobaczyli na drzewie. Ba, nawet komentarze pod moimi filmami są takie, że tak naprawdę to ja nienawidzę wręcz wszystkich przedsiębiorców, że najchętniej to ja bym ich wszystkich dosłownie, wy już wiecie co. Nie, zarówno ja, jak i ci ludzie chcemy doprowadzić tych wszystkich gości żyjących urojeniami na temat klasy średniej w szklanych wieżach, do naszego poziomu, aby zauważyli potrzeby zwyczajnego człowieka, a nie tworzyli własnych wyobrażeń na ich temat. Idealnym przykładem jest wczorajszy filmik, gdzie omawiałem sztura mówiącego o jakichś totalnych urojeniach, że Polak cały czas słucha disco polo, mieszka w bloku, grilluje codziennie. Ale to jest wizja tak zwanych elit, którzy są totalnie oderwani od rzeczywistości. I teraz owszem, możemy doprowadzić do momentu, w którym ja akurat będę dążył do bycia milionerem, tylko że to jest głupie, ponieważ wtedy będzie to oznaczało, że ja będę dążył do oderwania od rzeczywistości, do dostąpienia tej szklanej wieży i patrzenia na innych ludzi przez skrzywiony obraz. Doprowadzenie do tego, żebyśmy wszyscy my byli milionerami, jest niemożliwe, ponieważ no, ktoś zawsze musi być niżej, ktoś zawsze musi zapierdzielać i zajmować się rzeczami trywialnymi. Jedyną opcją jest to, aby doprowadzić ludzi, którzy są całkowicie oderwani od rzeczywistości, z powrotem do niej. I do tego, jak zapewne się domyślacie, jest potrzebna korekta. Potrzebna jest korekta oddolna, ale i odgórna, czyli innymi słowy potrzeba, aby ci wszyscy wielcy, wspaniali bogacze, którzy zarabiają więcej niż mogą wydać, byli doprowadzeni do momentu, w którym poznają prawdziwych ludzi, wychodzą na ulicę, wiedzą, co się na niej dzieje i nie poznają tylko przez szkło limuzyny. Oraz zwyczajni ludzie są w stanie ogarniać swoją własną rzeczywistość, nie będąc w kółku praca-dom, praca-dom, praca-dom jak jakiś chomik. Przeprowadzone przez Instytut Roosevelta w 2017 roku badania, mające analizować potencjalny wpływ wprowadzenia bezwarunkowego dochodu w USA, wskazywały, że mogłoby się to przyczynić do zwiększenia wskazówki. Wskaźników wzrostu gospodarczego i płac oraz spadku bezrobocia i cen. I znów, to jest spojrzenie przez pryzmat kapitalizmu. Zgodnie z badaniami z 2018 roku, wprowadzenie takiego pakietu w wysokości 1000 dolarów miesięcznie dla każdego Amerykanina byłoby równoznaczne z wydaniem astronomicznej kwoty 3,8 biliona dolarów, co jest równowartością 21% rocznego PKB tego kraju. I niemal 80% wpływów z podatków. No spoko, tylko jest jeden mały problem. Szymciu, nie bierzesz pod uwagę stanu przyszłościowego, lecz aktualny. A teraz wyobraźmy sobie, że wszystkie fabryki są autonomiczne wszystkie sklepy mają kasy automatyczne. W porządku pilnują roboty, które rejestrują wszystko, i jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, to wysyłają mały kontyngent policjantów. Straż pożarna to znów metalowe roboty, które wchodzą do budynku ratując ludzi, oraz autonomiczne wozy gaśnicze, podjeżdżające na teren i gaszące pożar. To, co Wam w tym momencie powiedziałem, to nie jest jakaś fantazja sci-fi, to jest obecna technologia. Te wszystkie rzeczy mogłyby zostać zamienione od ręki, ale nie są. Dlaczego? Dlatego, ponieważ kapitalizmowi się to nie opłaca, wymagałoby wydania jakichkolwiek pieniędzy, które by się dopiero potem być może zwróciły, ale z drugiej strony to nie, no bo trzeba przecież tym gościom, którzy siedzą i nic nie robią, płacić dochód podstawowy. A teraz, właśnie na tej podstawie, wyobraźmy sobie, że ekonomia działa niezależnie od pracowników. Dla każdego prywaciarza Janusza jest to horror! No bo w tym momencie wychodzi na to, że on jest praktycznie na tym samym poziomie co zwyczajny Kowalski. Owszem, są różnice płacowe pomiędzy nim, on oczywiście zarabia troszeczkę więcej. Owszem, są różnice takie, że na przykład on może sobie pozwolić na więcej, jednak w perspektywie relacji społecznych nie ma to większego znaczenia. To jest też dramat dla wszystkich korwinisów, którzy za każdym razem podkreślają, że przecież gdyby tak było, to ludzie by masowo odchodzili z pracy, ludzie nie zakładaliby firm, bo nie mieliby po co i ojojoj jak to strasznie by było. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to chyba dobrze. Jeśli zakładasz firmę, dajmy na to, żeby robić komputery, to bardzo dobrze, zakładaj firmę, żeby robić dobre komputery. Jeśli zakładasz firmę tylko i wyłącznie po to, żeby stworzyć produkt, który jest dziadowski, który jest e, zrobiony na odwal się, tylko i wyłącznie dlatego, że potrzebujesz pieniędzy, to daj sobie chłopie święty spokój. Jeśli umiesz tworzyć tylko i wyłącznie marketing wokół swojego produktu, daj sobie spokój, pójdź do tego gościa, który umie dobrze robić komputery i jego produkt zareklamuj. To też ogromny koszt tego rozwiązania, mógłby w dłuższej perspektywie doprowadzić do zwiększonego zadłużenia sektora publicznego który jak się obecnie dostrzega zadłuża się bardziej niż kiedykolwiek w naszej historii. Nie, po prostu by się nałożyło podatki na firmy prywatne, które i tak by hulały, ponieważ ekonomia by się kręciła. Oczywiście działałaby na zasadzie naczyń połączonych, ponieważ nie powiecie mi, że taki gościu siedzący sobie na dochodzie podstawowym nie będzie wydawał pieniędzy na coś co lubi, na jakieś rzeczy związane z firmami prywatnymi, będzie tylko płacił podatki, a resztę zaoszczędzi. Skądże znowu? W 2017 roku rozpoczęto dwuletni eksperyment na dwóch tysiącach Finów, którzy mieli od rządu otrzymywać co miesiąc 560 euro. Badano, czy zgodnie z przewidywaniami, pieniądze te przyczynią się do zwiększenia przez odbiorców swoich kompetencji zawodowych, kreatywnej aktywności oraz komfortu życia. Jak się okazało, wpływ tych pieniędzy na rynek pracy był marginalny a środki zostały w większości skonsumowane. E, wait, chwila, chwila, chwila. Czy ja dobrze zrozumiałem? Dali 500 plus 2000 finów i oczekiwali, że na tej podstawie będzie gigantyczny wzrost ekonomiczny? To jest jak próba ogaszenia pożaru szklanką wody. A potem stworzenia badania, widzicie, woda wcale nie działa na pożar. Próbowaliśmy ugasić szklanką wody dom gościa. Nie udało się spłonął. Poza tym, co to w ogóle za oczekiwanie, że ludzie z miejsca będą chcieli wrócić właśnie tak jak wspomniałem do tego wyścigu szczurów. Badani wskazywali jedynie, że pakiety te pomogły im poprawić jakość swojego zdrowia psychicznego oraz bezpieczeństwo ekonomiczne. Jedynie aż według mnie to jest bardzo dobra wiadomość. Pokazuje, że dochód podstawowy jak najbardziej działa. Ludzie, którzy chcą się aktywizować w swoim hobby, aktywizują się. Ludzie, którzy chcą sobie konsumować, żyć i żreć. Jakby to powiedział Kucz, też mają taką okazję. Jeśli dalej nie jesteś przekonany, słuchaj pracocholiku jeden z drugim. Bardzo często w pracy miałeś taką sytuację, że jeden z pracowników to był taki zawali droga, siedział sobie nie za wiele, robił, przychodził do tej roboty, wylewy właśnie od godzinki do godzinki, pyk pyk pyk, jako taki fajrant. Jak myślisz, czy ten gościu w tym momencie, gdyby był wprowadzony dochód podstawowy, siedziałby w tej robocie i ci przeszkadzał? Nie. Ty byś miał czas zająć się pracą, którą lubisz, a on by miał czas zająć się swoim hobby. Eksperyment sugeruje, że samo dawanie ludziom pieniędzy, bez określania ich celowości, ostatecznie doprowadza do potężnego drenażu finansów publicznych, bez gwarancji wymiernych korzyści w sferze produkcji, która budżet finansuje. A według mnie, właśnie wynik eksperymentu jest całkowicie odmienny. Pokazuje, że są ludzie, którzy nie chcą pracować. Są ludzie, którzy pracują tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ zastrasza ich przymus ekonomiczny. Całe życie czują się zakładnikiem kapitalizmu, który musi pracować, bo inaczej umrze. I to jest właściwie główny powód istnienia wyścigu szczurów. Teraz, gdybyśmy zautomatyzowali wszystko i przeszli na ten system, że kto chce, to pracuje, kto chce, to się realizuje, kto nie chce, to niech sobie siedzi i nie przeszkadza. Po pierwsze, wzrasta efektywność. Po drugie, nie ma tak zwanych, o których Szymcio już parę odcinków temu nagrywał, zawodów, które są guzik warte. Po trzecie, ludzie mają czas zajmować się swoimi sprawami. Rozwijają swoje pasje, dbają o rodzinę, o rozwój dzieci. Warto zwrócić tutaj też uwagę na błędność pewnej wizji towarzyszącej czasem idei dochodu gwarantowanego. Niektórzy jej zwolennicy twierdzą, że zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego obywatelom umożliwi im rozwój w sferach bardziej kreatywnych. I znów Szymcio nam leci w dika. Niektórzy, Niektórzy? nie moi drodzy, był tylko jeden gościu, który twierdził, że dzięki temu stworzymy pokolenie poetów Karol Marx. Ale jego nazwiska z dziwnego powodu Szymcio cały czas unika jak ognia na tym materiale. Prócz niego nikt nie twierdzi, że to będzie pokolenie poetów, artystów, ludzi kultury i sztuki. Tylko, że jest okazja do stworzenia takowych. Ludzie, którzy żyli w biedzie umysłowej, najprawdopodobniej resztę swojego żywota by spędzili przed telewizorem popijając piwko. Zainteresowani hobby wydawaliby każdy ostatni pieniądz tylko i wyłącznie na nie. Natomiast gości zainteresowanych rodziną pochłonęłaby ona całkowicie. Czy to jest złe? Dopóki ci goście nie stoją na drodze do poszerzania wiedzy samorealizacji innych. Oraz nie stoją na drodze porządku? Według mnie nie. Taki typowy Ferdek kiepski jest o wiele gorszy w pracy niż w domu, ponieważ w tym domu sobie siedzi i nosa nie wystawia, natomiast w pracy szkodzi wszystkim dookoła, łącznie z przedsięwzięciem. Taki typowy hobbysta bądź też gość rodzinny całkowicie poświęca się dla swoich wartości, wobec tego pracownikiem także jest średnim. Jeśli obchodzi nas jakość, nie ma sensu, aby ci ludzie tam byli. Jeśli natomiast obchodzi nas ilość, i konieczność pracy, to jesteśmy socjalistami. W żadnym wypadku nie podejrzewam szymcia o to drugie. Wobec tego zadaję po raz kolejny pytanie. Po co? To wiele publikacji z zakresu psychologii jasno wskazuje, że lwia część ludzi nie jest kreatywna, w sensie zdolności do tworzenia rzeczy bądź idei nowych i w jakiś sposób przydatnych. Nasze umysły ewoluowały bowiem w celu rozpoznawania i powielania schematów, które umożliwiały nam dostrzeganie zagrożenia lub zapewnianie sobie zasobów niezbędnych do przeżycia. Tak, ponieważ w świecie zwierząt kreatywność jest anomalią. Tylko pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy: że ta właśnie kreatywność pcha nas do przodu. Kreatywność jest motorem, dla którego nasza cywilizacja istnieje. I jeśli się jej wyzbędziemy, ponieważ większość ludzi nie jest kreatywna, no to będziemy stać w miejscu. A gdy stoimy w miejscu, to się cofamy. Co wobec tego nam pozostaje? No, właśnie pozbycie się zbędnego balastu w postaci ludzi niekreatywnych. Ale co my z nimi zrobimy? No, eugenika jest totalnie niemożliwa, nieetyczna, niezgodna z naszymi standardami. Wobec tego trzeba im zapewnić byt. I tym bytem właśnie jest dochód podstawowy, zapewniający wszystkim ten sam start, ten sam poziom i ten sam szacunek, na który wszyscy zasługują. I nie zgadniecie, to jest koniec materiału, rozumiecie? Mieliśmy przedstawiony dochód podstawowy, mieliśmy wyjaśnienie różnych jakichś tam argumentów. I obalenie ich tylko dwoma tezami. Pierwsza teza. Nie, bo ekonomia z całkowitym pominięciem automatyzacji oraz druga nie, bo nie będzie pokolenia artystów, która tak naprawdę jest dosłownym biciem chochoła, ponieważ nikt prócz Karola Marksa tak nie twierdził. A jeszcze żeby bardziej zaznaczyć, że to zostało obalone, to wieczna morda Jana Kapeli była Podsumowując, moi drodzy, bardzo mi przykro, ale to jest po pierwsze wredna manipulacja, po drugie, pomacoszemu potraktowanie tematu, po trzecie, właściwie nieumiejętność obalenia czegoś, co jest oczywiste. I to według mnie dowodzi, że dochód podstawowy jest oczywistą wartością, do której powinniśmy dążyć. I szczerze mówiąc, tak na marginesie, po raz kolejny mnie dziwi, że Szymcio tak naprawdę to nie ma amunicji, ale i tak tworzy materiał, mimo tego, iż po wgłębieniu się w niego, wychodzi na to, że się ośmiesza. Jako że się wkurzyłem, to wychodzę z założenia, że w tym momencie warto wypełnić rolę Szymcia, który zrobił swoją na odwal się i teraz ja będę takim adwokatem diabła, który będzie mówił lepszy, nie masz racji. Otóż, moi drodzy, głównym problemem dochodu podstawowego jest fakt, iż jest on bardzo trudny do wprowadzenia. Ponieważ musimy najpierw zautomatyzować przemysłu. Potem musimy zautomatyzować inne aspekty życia. Wreszcie musimy zautomatyzować większość jakichkolwiek stanowisk, czy mówimy o urzędach, o rządzie, o jakichś firmach prywatnych, publicznych jakkolwiek. Jest to proces, który będzie trwał, nawet nie z tego powodu, że nie mamy środków. Idealnym przykładem jest Japonia, która cały czas się elektronizuje, cały czas sprawia, że jakieś tam aspekty życia codziennego przejmują roboty, jest na o wiele wyższym poziomie niż my, jednakże dalej tkwi w tym, że potrzebuje do pracy ludzi. Także od razu uprzedzam, w Japonii to postępuje nie z tego powodu, że wszyscy są technokratami, tylko ze względu na ujemny przyrost naturalny. Zatem oni niejako mają nóż na gardle i zależy im na doprowadzeniu jak najbardziej dynamicznie do automatyzacji. Tyle byli w stanie zrobić przez plus minus 20-30 lat. Możemy czerpać z ich rozwiązań, ale mamy mniej więcej porównanie, że to nie jest takie hop, siup, raz, dwa, trzy i gotowe. Co Wobec tego, wobec tego proponowałbym obniżenie czasu godzin pracy. Oczywiście dalej w tle automatyzacja, prowadząca do dochodu podstawowego i tak dalej. Jednakże najpierw musimy zmniejszyć tempo, aby większa liczba ludzi zaczęła pracować wydajniej, ponieważ o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby pracować szybko, tylko wydajniej. Do tego oczywiście obowiązkowym jest wzięcie za mordę prywaciarzy oraz wszystkich gości, którzy myślą na odwrót. Ci goście nie mają zdolności perspektywicznych, nie są w stanie myśleć przyszłościowo. I dlatego niejako stanowią zagrożenie dla technologii oraz dla ludzi ogółem. I w tym momencie Szymcią mógłby powiedzieć: To jest fajna idea, ale jest niemożliwa na ten moment do wprowadzenia, bo Japonia. Koniec. Oczywiście reszta to jest rozwinięcie mojej osobistej myśli. Zapraszam was do wypowiedzenia swojej. Tymczasem, jak zwykle, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do innych moich materiałów, myślę, że są równie ciekawe. W opisie znajdziecie dwa linki: pierwszy do mojego maila. Jeśli cokolwiek chcecie wysłać, jeśli chcecie mi cokolwiek napisać, no to zapraszam serdecznie. Natomiast drugi jest to link do mojego Patronite. Chcielibyście wesprzeć swojego twórcę, no to macie okazję. Zapraszam serdecznie, a tymczasem pragnę podziękować aktualnym patronom. Dziękuję anonimowej Gustawowi, Bartoszowi, Jakubowi, Federalczekowi, Hubertowi, Obłudnikowi Obudnickiemu, Mariuszowi, Janowi, Michałowi oraz Januszowi. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam, a tymczasem wszystkich was zapraszam do komentarzy, ponieważ one zawsze były, są i będą wasze.